przyznać wnioskodawczyni kompensatę w kwocie 8 854 zł. Pani Renata 6 lat temu w wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu straciła syna. W sądzie walczyła o kompensatę, czyli zwrot pieniędzy za poniesione wydatki i straty związane z tragedią na Dębcu. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek o kompensatę, bo kobieta złożyła go za późno. Dziś sąd drugiej instancji zmienił tę decyzję. Po analizie tej kwestii sąd doszedł do przekonania, że sprawniejszej nieuwzględnienie upływu tych terminów jest możliwe i powinno nastąpić. Sąd przyznał kompensatę za koszty pogrzebu syna oraz częściowe koszty leczenia. Syna mi nikt nie wróci, jutro by miał urodziny 38 lat. No a to za ten pochówek, za to wszystko, to teraz po tylu latach. Adwokat poszkodowanej zauważa, że kompensata to nie to samo, co odszkodowanie, które jego zdaniem należy się kobiecie. Kompensata to nie wypłaca kwot, które zasądza sąd w wyroku karnym. Kompensata to jest utracone korzyści, utracone zarobki. Od czego jest Fundusz Sprawiedliwości? Kobieta zwróciła się w tej sprawie o pomoc do Funduszu Sprawiedliwości, nie otrzymała jednak wsparcia. Poprosiliśmy o komentarz Ministerstwo Sprawiedliwości, które zarządza funduszem. W oświadczeniu czytamy, że pani Renata miała zrezygnować z oferowanej przez fundusz pomocy. 11 sierpnia 2023 roku pani Renata Keller i pani Dalida Kaczmarek zostały poinformowane o możliwości skorzystania z pomocy finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pokrzywdzone zostały skierowane do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu. Pokrzywdzona poinformowała, że na chwilę obecną rezygnuje z pomocy ośrodka. Pani Renata twierdzi, że proponowane przez fundusz wsparcie było nie do przyjęcia. Że co, miałam jechać po bony na obiad albo do psychologa. Ja dosyć chodziłam do psychiatry i do psychologa, więc muszę sama z tą traumą żyć do śmierci. Kobieta rozważa zwrócenie się o zadośćuczynienie do instytucji europejskich, w tym do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.